wiercimy się w tą oto konstrukcję dachu i wypuścimy sobie w pomieszczeniach haki. Haki z sufitu. A po co mogą być haki z sufitu? No haki z sufitu na hamaki. Witajcie, trupiciele. Jesteśmy w miejscu innym, jak zwykle, aczkolwiek na Facebookach już tam było gadane, co tutaj się dzieje. No, ale generalnie remonty i inne ulepszenia, innowacje, dlatego powstanie aż chyba nowa playlista, co to się tutaj będzie działo. Generalnie sprawa wygląda tak, wszedłem na strych w maju, po raz pierwszy od roku chyba 88 czy 89. Z tego, co już zostało zrobione, a czego nie pokazywałem. Wstawienie schodów sufitowych z cięciem konstrukcji. Nie wstawiałem tego, nie robiłem filmu, bo raz, że mi się nie chciało, a dwa, tego typu filmy są na YouTube, więc to niczego wartościowego ani nowego nie wnosi. Kolejna rzecz, która tutaj została zrobiona, to jest instalacja elektryczna do pompy ciepła, która jest na zewnątrz, kablem 3 razy 2,5, i tutaj mamy wpięte to przez miernik energii ze sterowaniem Wi-Fi. Tutaj jest światło samo zrobione z takiego LEDa roboczego jako oświetlenie strychu. To jest też sterowane z aplikacji. I co tutaj dalej następuje? Już niebawem ładujemy tutaj te izolacje, stąd się usuwają i będzie nałożona izolacja natryskowa. Także to jutro zapewne będę zaczynał działać z tematem. A tymczasem sobie przygotowałem takie oto wiertełko i korzystając z okazji wiercimy się w tą oto konstrukcję dachu i wypuścimy sobie w pomieszczeniach haki z sufitu. A po co mogą być haki z sufitu? No haki z sufitu na hamaki. Także tutaj będzie w tym pomieszczeniu, które Patrycja zajmuje, będzie na po przekątnej jedno miejsce na hamak. W naszej sypialni będą dwa miejsca na hamak i jeszcze jedno dodatkowe w salonie. Kolejna rzecz, która będzie jeszcze przed pianowaniem do zrobienia, to będzie wyprowadzenie sobie gniazdek w suficie, dlatego że patrząc na to, co się dzieje na świecie, wydaje mi się, że rozsądnie i odpowiedzialnie, chociaż nie wiem, sam rozsądnie, odpowiedzialnie, ale dla własnego komfortu psychicznego agregat prądotwórczy. I tutaj właśnie jeszcze w tym roku musi stanąć agregat dieslowski, jednofazowy. Znalazłem takiego Hyundai'a i on tutaj będzie sobie po prostu przebywał na strychu razem z agregatem wentylacyjnym, no bo jeszcze będzie akcja agregat przecież, bo wentylacja mechaniczna będzie do zrobienia z odzyskiem ciepła. No ale instalacja elektryczna, ta zapasowa, będzie po prostu całkowicie, to będzie ten typ off-grid, wyspowy. To, można też to mówić, że jest wyspowa i robi się to wtedy bez żadnych pozwoleń, bez żadnego niczego, w żaden sposób fizyczny nie będzie to połączone z instalacją domową, a w razie czego po prostu odkręcę sobie tylko dekielki z sufitu, zapnę przedłużacze, 5 kW mocy ciągłej zapewnia w miarę normalne funkcjonowanie tutaj tego naszego domu przy tych poborach, co mamy. Z ładowaniem samochodu elektrycznego troszkę będzie trzeba pomyśleć, ale jest to do zrobienia. No to co, nie ma co chyba truć więcej, bierzemy się za wiercenie. Więc tutaj tak, to możemy przyjąć, że to jest jakby ściana działowa pomiędzy salonem a tamtym pokojem Pyśki.
I tutaj jest pierwsza belka w rogu jej pokoju, w którą by się można było wkręcić. Tutaj, jak widać, jest łączenie płyt sufitowych. Jest kreska. Tutaj są one przybite, więc trzeba iść teraz na dół i zobaczyć, jak to wygląda na dole. Mycie trwa. Trwa. No i to jest zapewne to. Tutaj ten róg, który widzieliśmy z góry. Więc spoko, jesteśmy w miarę, że tak powiem, zorientowani w czasie i przestrzeni, jak to będzie wyglądało, więc tutaj był ten róg, więc hak pewno wyjdzie gdzieś. O, tutaj idziemy, wiercimy. Ha, i nawet wychodzi na to, że jest szansa, że tutaj ten łącznik, który będę chciał wstawić, że on mi się tutaj zmieści. A jak nie, no to będzie trzeba troszkę większą dziurę wywiercić. Ale to nie stanowi, że tak powiem, żadnych problemów, więc wiercimy tu. No, tylko tutaj z tym chodzeniem, to powiem wam, trzeba jeszcze chodzić jak kot. Bo jak się nie stanie na tą konstrukcję, to można się zdziwić. Myślę, że tutaj będzie ok. Jest środek. No i już jest dziurka. Już jest dziurka pyknięta na drugą stronę. Chyba nawet nie ma. O, właśnie słyszałem, że ma dziurę w suficie, czyli przeszło. No, czyli teraz idę po resztę gadżetów i zaraz zobaczymy, jak to tutaj zrobimy, żeby było dobrze. No to teraz prawdopodobnie nawet jest oparte na prawdzie, że trafi. Tfu! Jest. Dzięki. Spoko. Widać dziura, nie jest jakaś specjalnie na skuśpie, nie minęło się. Więc teraz będzie trzeba tylko to zawiercić jakąś większą wiertką, którego zapewne nie mam, ale urzeźbimy. Pewno styknie. Troszkę tę dziurę trzeba ucywilizować teraz. I będziemy wkręcać. I że niby coś takiego. O to chodziło, żeby tutaj ten łącznik sobie przeszedł i następnie będzie on wciągany w belkę. To idziemy na górę. No i że tak to tutaj wyjrzy, jest ten otwór. Nie wiem, czy tutaj widać, tutaj pod spodem jest ta tulejka. Nie wiem, czy może tak widać ją, czy nie widać. Ona tam jest. Więc teraz spróbujemy to sobie wkręcić i sprawdzić, czy ten system w ogóle może działać, czy nie może działać. Więc mamy ze sobą podkładki, śrubę dłuższą, krótszą, bo ta jest za krótka, żeby mogła to wciągnąć. Ta jest z kolei pewno mocno za długa, więc będzie trzeba to tak tutaj jakoś podkładkować, żeby to działało. Tylko żeby nie poleciał, będzie nieśmiesznie. No ale próbujmy. Gdzieś się tu tak może rozlokuje. Powinienem już go tam złapać. Myślę, że już wyszedł, nie wyszedł. Tylko
nas zapewne nie trafi jedno w drugie, jak to historia lubi pokazywać. Zobaczymy. Być może będzie go tam trzeba gdzieś troszkę puknąć i mu tam wytłumaczyć. Zobaczymy, albo złapie. Nie, nie może złapać. Muszę przejść z drugiej strony, bo troszkę się to jednak minęło. Nie jakoś bardzo dużo, ale to płyta miękka, więc myślę, że nie będzie problemów większych, żeby to tam po prostu wyśrodkować sobie. A tu już chcę wejść. Już chcę wejść i najlepszy byłby teraz bandycko młoteczek albo jakieś drewienko, żebym sobie puknął, bo szkoda ręki. No ale nic. Nic to. Trzeba iść po młotek. Troszkę jeszcze tą tulejkę, łącznik puknąłem z dołu, żeby podeszła do góry ile może. Ale wygląda na to, że to już by się mogło teraz właśnie chcieć skręcać. Sprawdźmy. Oj, oj, oj. Ale was tutaj wykrzywiło. Jest obszar roboczy? Jest. Bierzemy sobie kluczyk. 17. Tutaj 13. No. Dzieło. Wzięło i idzie. Wraca się, już jest zapisane. Kiedy wylata. Pójdę tylko na dół, poproszę kogoś o pomoc. Jeszcze dużo? Tylko że ja tu już dziecko światło widzę. No nie, już jest za dużo. No po prostu za dużo, ale to nic. Ale to to nie problem. Tak to jest. Weź dziecko, popatrz i dziecko tak popatrzyło, że już jest lipa. I szkody muszą być w ludziach i sprawdzić się. Ciekawe teraz, czy ta śruba to złapie. Nie złapie tego jeszcze. Nie ma szans. No. Ale mam taką. I ta na pewno złapie i będzie dobra. Tylko że nie mam więcej takich śrub. Teraz pozostaje tylko z dołu przymącić to. Idziemy. Jak to tu? No, nie jest pewno pięknie, centrycznie i idealnie, ale będzie działająco. Czekaj.
wyszerzone z takich jak jeden na kwiatkach. No nie ma opcji, to jest beton. Jedyne co, mógłbym się zastanowić, czy jeszcze trochę nie wciągnąć tam do góry tego, bo to i tak będzie w sumie opianowane, więc to nie ma znaczenia i zabrałoby mi te śruby, które kupiłem. Nie będą leżeć. Więc co, pewnie wam tutaj dalej dopenetruję robotą tego samego, tylko w drugim rogu, tylko jak już będzie zamącone, to weźmiemy hamak. Weźmiemy hamak i zawiesimy i zobaczymy, czy... To jakby to dziwnie nie brzmiało, jest zrobione. Tutaj już był wcześniej test, aczkolwiek zapomniałem sobie wziąć tej kamerki, to na YouTube nie ma, na Facebooku było, ale to nieważne. Pyk. Hak jeden. Tam. Hak drugi. Tutaj. Ale w salonie też jest opcja hamakowa. Właśnie tutaj były przywierty. Mamy jeden hak. Drugi hak, żona się już tutaj ten przytula do hamaka. Żona bierze gimbala i nagrywa. Czy żona wchodzi? Żona wchodzi. O. No. No i pyk. Hamaczek w salonie. Oczywiście tego łóżka tutaj nie będzie. No. Działa. I jest rozwieszone optymalnie. To jest optymalne w ogóle rozwieszenie hamaka. Prawie tutaj go troszeczkę by trzeba było podciągnąć, a tak to jest pięknie. Także na dzisiaj tyle. Vlog remontowo innowacyjny. Dobrej nocy. Cześć.